Cześć, z tej strony Damian. No i, e, jako że podcast już został nagrany, to chciałbym nagrać taki krótki wstęp. E, zapomniałem tego dodać podczas podcastu oraz e, rozmowy, znaczy, oraz przed podcastem, ani na koniec, e, żebyście wpadli do mojego gościa Skyduma na jego kanał na YouTube oraz e, na jego Instagrama. Serdecznie zapraszam i dziękuję Ci Skydum za wizytę. E, dobra. No to ja Ci klasne, to będzie Ci łatwiej, żeby dostosować. Dobra. Dobra. No. no to ten, początek, takie te przewitanie to na sam koniec może nagramy, co? No dobra, jak no, chcesz. Bo nie wiem jak to się nagrywa, w sumie nigdy nie nagrywałem, to wiesz. Yy. <gry> dobra, no to pierwszym pytaniem by było, skąd pomysł na kanał? Yy, pomysł na kanał? Myślę, że większość osób tak miała, że po prostu nudziło mi się. I uznałem, no. że może sobie coś ponagrywam. No i... Po prostu tak zacząłem z nudów, z nudów chyba e, 2000... po, maturze. po ah. maturze, jak miałem dużo czasu uh -huh. i po prostu uznałem, że sobie coś tam powrzucam, no i spodobało mi się i tak sobie lecę po prostu. Bo tam zacząłeś chyba w 2015 roku, z tego co dobrze pamiętam, od kariery menadżera jakimś angielskim klubem, tak? Nie, nie chcę się pomylić. Chyba 16, bo to była FIFA 16, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. To była kariera Reading. No, 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 tak, No i tak. tylko to prowadziłem tak naprawdę i sobie lecia No, a taki przełom na twoim kanale to kiedy był? Mm. <laughs> przełom taki, że coś zaczęło się dziać, bo przez mm. rok e, to nawet tysiąc subskrypcji nie miałem, czy mm. nawet półtora, coś takiego. E, chyba jak odpuściłem robienia takich zwykłych karier i zacząłem skombinować, że nie wiem, kariera od nowa, e, mm. tam jakieś Top najtrudniejszych klubów do kariery. To był film, który dużo wyświetleń mi dał i dużo nowych widzów, więc myślę, że dużo osób nawet może mnie z tego kojarzyć. Mhm. Ale taki przełomowy, taki pierwszy przełomowy, to szczerze mówiąc, nawet chyba nie pamiętam. Tam jeszcze... To jakoś tak powoli rosło i coraz szybciej, coraz szybciej. Tam jeszcze widziałem, że ciekawostki o klubach nagrywałeś? O, było coś, ale to pamiętam, że na początku to. No, no, słabe wyświetlenie miałem. To no na początku no, takie słabe były, no ale zależy, ile też wtedy subskrypcji miałeś. Czy to było adekwatne do subskrypcji, czy. Myślę, to nie, nie wiem, ile miałem. Nie no to, mam pojęcia. No to są pierwsze filmy te chyba ciekawostki z tego, co kojarzę. Też zaraz po tej chyba karierze tak, jakoś no. tak przeplatałeś. To. Na słabym mikrofonie, montaż też taki. słaby. No i ale tak bo, to wygląda. Ale były krótkie i na temat. No, by, by. Bez przedłużania, to prawda. Uh -huh. A te ciekawostki to były takie, takie ciekawostki, że łatwo było sobie samemu znaleźć, tak naprawdę. Uh -huh. A ty jesteś takim fanem Fify, czy ogólnie piłki nożnej? FIFA i piłki nożnej, chociaż ciekawostka. Uh -huh. e, jak zaczynałem grać w Fifę, to się nie interesowałem piłką nożną, dopiero po. Cztery lata grania w FIFA uznałem, że zacznę komuś kibicować, i zacząłem dopiero wtedy oglądać mecze, mecze bo wcześniej mnie w ogóle nie interesowało i mhm. tak naprawdę pierwsza była FIFA, a później dopiero piłka nożna. To a jaki, tak jakiemu klubowi kibicujesz aktualnie? E, Juventus. Juventus. A no to ja Milanowi. O kurde, to, to kończymy chyba. Nie no. E, Milan chyba w tym roku dopiero zaczął sobie radzić, prawdę mówiąc, odkąd z lat on wrócił. No, no, nie no. Chyba. O, chociaż ostatnio z Atalantą to wczoraj wczoraj. No, nie patrzyłem akurat. Ale wiem, że jak nie było go chyba w meczu z Juventusem właśnie, to chyba 3-1 dostali. A, no. 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 No, nikt tylko dziewiątki na plecy nie ubiera, bo klątwa przejdzie i... Chyba Mandzuki ma teraz jak przyszedł. A no, dziewiątki. bo on za darmo, on chyba na pół roku przyszedł, tak? No, no. no coś tam słyszałem, właśnie. Mm. No i dziewiątki znowu, zobaczymy. No. No, czy bo... sobie poradzi, czy przełamie je no. czy jednak. No, piątkowi się udało na pół sezonu. No. Potem Dobre, porażka no. była. A jakie masz ogólnie takie dalsze plany na kanał, na rozwój? No, Powiem tak, tak. No. Planów takich szczegółowych nie będę zdradzał. Mhm. Są jakieś plany. No ale to kiedyś muszę je realizować, ale na razie nie wiem, jak je wprowadzić. Bardziej to by było takie nie wiem, vlogowe o piłce nożnej, coś takiego, mm -hmm. że trochę y, mniej FIFA albo tyle samo FIFA, ale plus coś. I myślę, uh -huh. że to by było ciekawe, bo tak cały czas FIFA to raczej nie zamierzam ciągle uh -huh. tylko tego robić. Coś może na podobę do tego Konrada Szymańskiego, jeżeli się nie mylę, coś takiego byś może chciał robić. Mm, ja to chyba bardziej się czuję, bo on robi takie ciekawostkowe. Chyba co? No i tam chyba nawet z podcastami coś miał do czynienia chwilę, że zapraszał ludzi do studia. No, YouTuberów właśnie z FIFA. Mm. Chyba Lachu tam był u niego z tego co pamiętam i Jacob. I w studio. No To coś ja coś bardziej mówiłem. właśnie jakieś rozrywkowe myślę, bo mm -hmm. wydaje mi się, że się nie nadaje do takich. I wywiadów i w ogóle, uh -huh. więc myślę, że bym powiedział, że to jakieś nie wiem, challenge boiskowe. Nie mam To coś takie takiego rzeczy. jak Lachu, coś na podobę, tak? O, no to bardziej coś takiego. Bo on też tak stricte odszedł praktycznie od FIFA i yy, no, nawet w miarę mu to idzie. No chyba tam blisko miliona jest, jak hmm. już nie ma. No, mo możliwe. No, on chyba nawet ma dwa albo trzy duże kanały w sumie. Takie po kilkaset tysięcy subskrybentów. No, by no z FIFA też ma duży. No z FIFA I... też właśnie jest duży. Hmm. No, w, w sumie to. Teraz się zacięłem, prawdę mówiąc. Yy, a ogólnie, tak. Z, nie wiem, czy chcesz mówić o zarobkach, czy nie chcesz mówić o zarobkach? Co, czy jakie pytanie? Znaczy, nie, nie, nie tak, że kwotę dokładną wiesz podać, tylko tak mniej więcej, orientacyjnie, no. czy na przykład, da się przeżyć za, no, za wyświetlenia same z liczba. Moimi wyświetleniami? Mhm. No z moimi to raczej nie, chociaż bywają na przykład jakieś współpracy. to wtedy pewnie by się dało, jakby było ich więcej czy coś, to myślę, że uh -huh. na no, spokojnie, nawet, ale obecnie tym bardziej, że ja aż tyle filmów nie robię, bo teraz ostatnio mnie jakaś no, kani złapana i robić trzy no, w tygodniu, w a w tak zazwyczaj to było. Że... I... Co, co? Właśnie widzę, że w tym tygodniu wrzucasz dużo filmów. No, ostatnio mnie jakaś faza złapała, żeby dodawać więcej. Uh -huh. No i z moim, na poziomie mojego kanału to myślę, że nie chociaż jakby ktoś był na, brał wszystkie współprace jakie ja dostaję, uh -huh. to pewnie by dało się utrzymać, ale ja, ja nie, nie biorę wszystkiego, bo niektóre rzeczy to... No domyślam no... się, że to lepiej... No to tam lepiej nie, bo potem taka łatka zostaje. No właśnie, no właśnie. no hmm. też nie ma co ludzi oszukiwać, to jest przesąd. No nie, no tam chyba Karolek oszukiwał, ktoś tam jeszcze oszukiwał, i potem Gargamel film, film nagrał, i teraz nie wiadomo, co u tego Karolka słychać. No, no, to prawda. No, to no takie rzeczy to trzeba uważać. Chociaż i samu do tej pory te K-dropy, nie K-dropy, tam coś praktycznie, jak wrzuca no co do rzeczy. Drugi... K-drop to chyba jest legitny, bo tam dużo osób gra. A No chyba, że nie. Nie, wiem. Ale nie interesuje to... się, więc nie wiem. Tam ogólnie, ale i sam kanał to praktycznie na, na samych współpracach oparty jest, tak prawdę mówiąc. No kurde, ja tam nie oglądałem, pamiętaj, znaczy, że ja nie wiem, co tam się dzieje. Ja też nie oglądam, ale tak jak patrzę po miniaturkach, że wygrał coś tam 50 tysięcy, wydał 20 tysięcy na coś tak, po miniaturkach samym A. Widzę. No. A tak ogólnie. A, może i tak, no? Tak ogólnie Twoim wzorcom na YouTubie to albo Twój ulubiony youtuber, kto, kto nim był, albo kto jest ulubionym youtuberem. A musi być polski? Nie, no może być ogólnie z całego YouTube'a, nie musi być polski, nie? A, no to z zagranicy e, taki mój ulubiony YouTuber można powiedzieć uh -huh. to jest e, cała ekipa Sightmenów tam i w ogóle A KSI, te, KSI, ten co z Loganem, Paulem, tak? Czy jest pa, tak, 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 tak. Oni tam się ich idą. cała ekipa taka, uh -huh. no i jeszcze a takim osobą, którą się inspiruje tam nie wiem e, nie, najczęściej no jego filmy oglądam i czasem biorę od niego jakieś pomysły, ale robi po swojemu, żeby nie było. Mhm. To jest kanał FNG. To też SIFY jest taki gość, co robi jakieś eksperymenty z i takie coś. Mhm. No, no bo ogólnie twoje filmy to typu kariera od nowa, no to tak trochę dużo tego montażu y, potrzebuje, No bo no. czasami sam mówisz w filmach no. nawet, że screena zapomniałeś zrobić czegoś albo. No i to, to właśnie z tym negozy że zapomnę screena. Z ósmego sezonu już się nie cofnę tam, bo nie mam jak. No, tak. no i też nagrywanie takiej kariery od nowa, to myślę, że z pięć godzin później zmontować, to też trochę wymagające. No to dużo czasu zajmuje. No, ale ja... chcemy, żeby to wyglądało najlepiej, żebym jeszcze pozbył się błędów z, z odcinku, to by było elegancko, ale nie jest tak łatwo. no ale chyba kariera odnowa u ciebie największe wyświetlenia z tego, co z zwróciłem uwagę, robi na kanale. Co? Mm, tak, tak, tak. No taka To jest topowa seria. Najczęściej e, najwięcej widzów o to pyta. No, jakoś najbardziej się e, ona wybiła, chociaż jak na początku, jak no, ją nagrywałem, chyba w FIFA 17, to no, ona właśnie bo. się nie przyjmowała, chociaż jeszcze wtedy miałem mały kanał. Jakoś mega się nie przyjmowała. Mhm. Znaczy, jak na tamten czas, to dobrze się przyjmowała, ale ogólnie. Jak przestałem nagrywać przez całą FIFA 18, to inne filmy lepiej się przyjmowały, i później wróciłem do tej kariery od nowa, i było też takie duży boost, bo robiło po 100 tysięcy, i to takie wyświetlenie. Ale w FIFA 20 chyba, w FIFA 20 albo 19 chyba miałeś, bo tam przejrzałem, większość odcinków obejrzałem z tej, z tej kariery od nowa. Mhm. W FIFA 19 albo 20 nie chcę teraz skłamać. Szybko zakończyłeś nagrywać, powiedziałeś, że to będzie ostatni odcinek chyba w marcu. No, w ta poprzedniej FIFA. No, no właśnie, to 20. Właśnie coś mi się kojarzyło, tylko nie wiedziałem, czy 19, czy 20. To w marcu zakończyłeś nagrywać, a czemu? No pamiętam, że w fifa 20 był jakiś z tą karierą problem, że często się sej wypsuły, wywalało FIFA. I mhm. tak nie to męczące było, że tam nawet przedostatni, czyli ostatni odcinek był. I nawet niektóre osoby zwróciły uwagę, że, że już. Widzę powiem, że od niechcenia to robię i trochę tak było i uznałem, że po co mam to robić. Też mam taką zasadę, że e, jak coś mnie męczy to nie będę tego robił, bo no, nie zarabiam takich pieniędzy z tego, żeby żeby no tak. aż tak się przymusić i wolę się nie wiem, dobrze bawić mhm. niż się zmuszać. A w tej chwili jakoś dobrze mi się montuje szybko, jakoś to idzie o dziwo. Do chociaż, tego tak chociaż też się le... coś tam mówiłeś na ostatnim odcinku, że już któryś raz ci chyba się zrobiło tak, że zawodnika nie, że nie pisze ci, że zawodnik kończy karierę, nie? Czy coś no, no? no, no. Nie wiem dlaczego, ale to jakaś aktualizacja. Ale to jak na koniec kariery to akurat mnie tam zakończy i spoko. Jakby gorzej było, że ma 26 lat i nagle znika, no to wtedy byłby problem. A tak to gig. A ogólnie co myślisz o dramach na YouTubie? No, jakby nie było dram, to by było trochę nudno. Taką... No, też jedyny taki, w sensie jedyny minus, na przykład jak jest polska scena Fify, to mhm. że dużo osób mówi, że na przykład jest nudna, no bo mhm. nic się nie dzieje takiego tak naprawdę, że brakuje takiej oczekiwania, żeby ktoś jakąś dramę zrobił czy coś, nie dla mnie, bo ja bym nie chciał, ale tak, żeby coś się działo po prostu, no, ale tak to no, na polskiej scenie Fify... No, co dużo się nie dzieje, tak naprawdę? No, tam chyba był vibe jakiś, ten od chłopaków z ekipy Fantazy, z tego co kojarzę. No i on zniknął, no? No, zniknął nagle i coś tam, donaty jakieś szły do chłopaków, chyba na tym charytatywnym, bo oni co roku ten charytatywny live robią, nie? To jakieś no, tam donaty no. pamiętam, że szły, właśnie pytali się, gdzie on jest. To tak jakby skipowali te donaty, nie? Że, wiesz, Oprowali. No. Więc tak. Bo to tam, no? Może wróci, może mu się nie chciało nagrywać. Dużo youtuberów tak znikło z Kajem i no no, no no, nie wiem, nikt mi jeszcze więcej do no, nie No tak może wróci, ale myślę, że po roku przerwy to już, no nie no, wiem, myślę, no, że ten kanał już by robił dość słabe zasięgi. No, no może być martwy, tak jak, no. nie wiem, Chusiek też jest chyba zapomnianym takim youtuberem, chociaż nie wiem, czy o, on przerwę no, jakoś tak. robił, ale na te subskrypcje, co ma, no to robi... No, po 700-800 wyświetleń jak patrzyłem. No, no. So, jest dużo takich kanałów. Zagranicy jest taki youtuber <grytanie> Momo, co ma milion y, 400 000. Mhm. I robi po 3000 wyświetleń, więc. A ja ostatnio właśnie patrzyłem w Polsce y, ranking YouTube'a, To na, w top 10 jest jakiś kanał. Znaczy w ogóle są dwa kanały. Tylko że jeden to chyba z zagranicy jest po prostu sobie zrobił lokalizację, że na Polskę, nie? Tam on chyba drugi no. jest, a na dziewiątym miejscu jest coś takiego Power of Gameplay, gość ma prawie 4 miliony subskrypcji, a po tysiąc wyświetleń robi i gry, nagrywa jakieś gry mobilne i po, to Polak jest, nie? No, to ja nie słyszałem no. o tym. No ja właśnie ostatnio sobie tak patrzyłem na soc Social Blade, ie. to jest dziewiąty i tak wszedłem, akurat z streama miał, jak gra chyba w Call of Duty yy, na telefonie i, i mówił, że a. ten kanał był coś tam dla dzieci, tylko potem YouTube Kids wszedł i Coś tam, coś tam. Ostro. No, to tak, nie słyszałem o tym. A tak ogólnie to co myślisz na przykład o dramie Wardenga z w, nie wiem jak to się wymawia z tych chłopaków w ogóle Poland. A, to oglądałem. Dobrze, że oglądałem, bo tak jakbym nie obejrzał to bym nie wiedział nawet kto to jestem w ogóle po Ponad... No ja też nie. No ale no, <laughs> no, Dopiero wtedy się dowiedziałem po tym filmie Wardenki, to nie wiem. No, i hipokryzja z ich strony, tak naprawdę. No. No i co więcej, no, nie oglądałem żadnego ich filmu, to też mi ciężko powiedzieć, co tam jest. Ja też Ale, nie oglądałem. No... Dla mnie to takie trochę cringeowe, by było to obejrzeć. Tak nie, no, nie. Trochę tak. Nie mógłbym wysiedzieć z nimi, tak do, jak oni jeszcze filmu po 50 minut robią, tam to, to oh Jezu o to nie wiedziałem, no a to jak. oni chyba to tylko o dramach jakieś mówią. No taki kanał komentarzy tylko oni uważają, w skrócie co u Wardęgi się dowiedziałem, że jak ktoś nagrał, jak oni już nagrali film o czymś, to żaden inny kanał komentary o tym nie może nagrać, bo nic nie dodaje. A, no no no. to tak samo jak co roku no, to ktoś nie. robi karierę w Fifie z AC Milanu, żeby odbudować Milan, tak? I... A, jest, a taka ciekawostka kiedyś, no. ja chyba wtedy jeszcze nie nagrywałem. Ale właśnie jakieś FIFA 14 mhm. była taka drama <noise> na polskiej scenie FIFA, tylko małych kanałów. No. A to był właśnie tam dawczo. Dawczo był dawczo, i taki no. mój znajomy w freku i tam się kłócili o to, że ktoś nagrał tym samym kulę kariery. Tam ty? jeszcze jakieś osoby były, ale nie pamiętam. I pamiętam, że robili filmy na siebie. <noise> A dawczo to w, w ogóle jak jakiś tam. Jak patrzyłem, dawno go nie oglądałem przyznam, ale jak patrzyłem, to on w klub otworzył chyba w okręgu, nie w Okręgówce, w b chyba, czy tam gdzieś ma klub swój. A, no, no, ty sobie, tych no. Instagrama tam. Taki... Fajnie, fajnie, ale szkoda, że jakby robił jeszcze z tego więcej odcinku, bo ja tam widziałem, że mało, to No myślę, że jego kanał by też trochę żywszy był no, często, ale jakoś, jakoś nie, nie wiem czemu. Tak w miejscu chyba, jak od roku stoi, 2020 rok, to w ogóle spadł z wyświetleniami totalnie. No nie, co jest, no nie wiem, bo te subskrypcje. Ogólnie. Nie wiem dlaczego. No, ale no. W ogóle Social Blade pokaży, pokaz, pokazywał wczoraj, że miał 160, Znaczy wczoraj na no pewnie dzisiaj też, że ma 165 tysięcy subskrypcji tam z hakiem, a na, jak go wchodzę w subskrypcję i patrzę, wchodzę w jego kanał, to jest 163 tysiące subskrypcji. No, to nie wiem. Właśnie Aż tak też nie wiem. jestem na bieżąco. Postana no, ten... się polski sceny też tak nie oglądać, bo mhm. później. Jak się zainspiruje, to mnie powieszą. Ale dobrze, że mówisz, to ja mu to wypomnę tam za tydzień, czy za półtorej, jak przyjdzie. Ciekawe, czy on pamięta, a ja pamiętam. A czekaj, ja sobie zapiszę Nie pamiętam, kiedy to było, ale pamiętam, że coś takiego było, że był Dawczo, taki mój znajomy, co miał nick Chomik. I tam jeszcze jakieś takie osoby, które już nie nagrywają. O, jeszcze był Pitero. Ale on chyba się nie wypowiadał, tylko z nim związany. Pitero, czy jakoś tak, nie? On tego kojarza chyba zapisałem sobie. No, no. no to będzie dobre pytanie, to no. będę aż czekał, ciekawe czytał, czy pamiętam. No właśnie, też jestem ciekawe, tak. nie mów, że to ja mówię. Nie, to zro... i tak odcinku nie wydam tak chyba tak szybko, nie wiem, nie wiem kiedy w sumie, bo to zanim to zmontuję, wiesz, Wegasa się uczę dopiero, prawdę mówiąc. Ja no. też nie chcę byle jakiego dziadostwa, prawdę mówiąc, tak wiesz, wrzucić, żeby, aby było, nie? No, ale na no, tytuł będziesz miał znać, w czym no. Dawsze wypowiada się o dramie. Z 2014 roku albo 13. A to ja na wiem czy no. go oglądałem wtedy, to on tak też długo siedzi już tym na, na YouTubie. No ja pamiętam. Ja szukałem sobie takich zawsze mniejszych twórców. Mhm. Bo jak ktoś miał duży kanał, to ani na komentarz ci nie odpiszę, ani nic. No pluwa To pamiętam. Tak. Yy, szukałem właśnie jakichś mniejszych kanał. I pamiętam dawczo trochę oglądałem, mhm. a tak niedużo. Oglądałem jeszcze taki na kanał, fu, nigdy nie pamiętam jak się nazywa dokładnie: FutroZryb, FutroZryb, jakoś tak to pamiętam, że taki dobry kanał był i no, żałuję, że dalej nie nagrywa. Bo myślę, jakby teraz robi takie rzeczy, to na pewno by był w topie. Ja nie, nie kojarzę akurat tego kanału. Ja to tak z, z tego co kojarzę, jak tam zaczynałem początki z FIFA oglądać, no to ten kłesek był. Kłaska oglądałem, bo tam już te, tej ekipy fantazy to nie będę wymieniał, bo to są takie czołowe chyba mm -hmm. kanały w Polsce, nie? No, no. no To kłaska oglądałem i taki on chłopak, taki on. Piosenki śpiewał. Guastrot to guastrot? A, Kuastrut, no. I on też chyba z tego, co wiem, to nie nagrywa już. No chyba nagrywał właśnie jakieś ciekawe O ostatnio patrzyłem. A, no, Ale też no, tak z wyświetleniami chyba u niego trochę głośno. Mhm. Ale do dzisiaj mi tak trochę zostało, że ja sobie szukam jakichś kanałów takich małych i obserwuję. Mhm. Takich ciekawszych, na przykład z kariery często znajduję, bo często sobie wpisuję FIFA 21 kariera i patrzę na polskie kanały, czy są jakieś ciekawe, czy coś nowego wychodzi i niektóre znalazłem takie, że według mnie mają szansę jakoś tam się przebić, jak trochę pokombinuję. No właśnie z gamingiem w Polsce ogólnie, z jakąkolwiek grą to tak ciężko, bo tych kanałów jest odgroma, nie? No, no, no. Czemu? Jak ktoś nie. Taka, taka zwykła kariera u małego kanału, to już aż tak się nie przyjmie, jak nie, ktoś wymyśli. Nie, jak ja na przykład robię. polska reprezentacja, nie, polska reprezentacja w Lidze Mistrzów, No to takie coś nawet osoba, która nie gra w może się zainteresować i kliknąć w ten film. No tak. Zobaczysz jakby im poszło. Czy Lewandowski coś strzeli, czy nie. No właśnie. Mm -hmm. A tak na przykład ostatnia drama, taka większa chyba co była. Koniec 2020. Fagata z kamerzystą. <noise> nie, to już patologia była. To już no, no <noise> to znaczy... taka patologia była, że. Czy... No, nie wiem. Fagata to taka moim zdaniem taka typowa atencjuszka. No nie wiem, tam wszystkie osoby, tych kamerzysty to. To no, znaczy, no... dla mnie to masakra. Kamerzysty to ja w ogóle nie oglądam to. Ja to nie, on no, taki ciężko powiedzieć mi coś na temat tego człowieka, bo chowa się za tą maską, w ogóle niby ma zakaz, a jednak jakoś maseczkę założy i może nagrywać dalej, nie? No, no, nie, wiem, dziwne, dziwne. Wiem, że tam GBS na chyba na 10 tysięcy złotych oskamował. Tak, tam jak takie rzeczy wychodziły, że nie, nie, nie sądziłem, że takie rzeczy mogły się dziać. No, ja też nie. A z tymi no, idą. on, ma, on chyba około 30, nie z tego, co tam kojarzę. No, no. A, 30 on... chyba nawet ponad, a nie wygląda w sumie. Ja no bym mu na pewno mniej. Ja bym mu dał tak z 22-24 tak z wyglądu. No, no. A, ten, napiszę do 15 lat w ogóle, w związku on chyba jest z 17 albo 18 teraz. Chyba tak, nawet nie wiem, nie wiem. Ale widziałem, że jakieś pismo od sądu dostał, że jakąś sprawę ma o pedofilie. No, No, a to z tej sprawy to nie widziałem, ale widziałem sprawę że, o te... Nie można chyba tego słowa mówić na YouTubie, bo tam oglądałem Rilkas u Unboxala, jak z dupy był. No, no, że... Wytniesz w tej No, no to wytnę, no to narkotyki, że narkotyki tam ten podobno wciągał i policja go złapała, czy coś a, takiego. A, no, no, było coś takiego. No. I w ogóle też moim zdaniem kamerzysta to taki. Na przykład nie chciałbym mieć jako, go jako, za, jako kolegę, bo nagrywa wszystko praktycznie, co się tylko dzieje ty. No, no nie, no to straszny jest, naprawdę. Mhm. Że, trzeba być naprawdę zdesperowany, żeby iść. się z kamerzystą nagrywać. No, tak, no ale w, w ogóle jak Nitro, nie wiem, chyba Nitro z nim dwa lata temu się kłócił, bo na streamach się tam przegadywali. To na Nitro no. wszyscy jechali, bo wtedy jeszcze Kruszwil chyba nagrywał z kamerzystą. Jeżeli mi się... A, no możliwe, no. no. to jechali chyba wszyscy na Nitra wtedy, a nagle tak teraz i Mandzio się odpalił na kamerzystę i ta jak coś tam nagrywała z nim, to też powiedziała, a Mboksal też powiedział. No było coś takiego, nie no to... Ale dziwne, że... Taki Rafoniks na przykład ma bana na YouTubie, za to. No, że... siebie, a on nie. No właśnie. A tym bardziej, że Rafoniks, on tam większość chyba filmów w tej kominiarce różowej, nie? Spędził. No tylko raz się pojawił chyba i No w tym, w tym uber nie. Taxi chyba z tego, co się nie mylę. Coś tam co wodził tą Mercedesem te dziewczyny. A, może i tak, no. No ale to tam w... też dziwne, że kanał 10 miesięcy stał, zarabiali pieniądze, wypłata miała im przysi i nagle. Pierw, Boxel mówi, że niby dwa dni przed yy, kończył projekt, a na drugi dzień kanału nie ma, nie? No, no. To też dziwne. To tak, prawda. No, się... tak się właśnie. Ja widziałem tam jakoś. Ja chyba była kłótnia Boxela z Rafoniksem, ale nie oglądałem jej, bo miałem ją obejrzeć, ale ciągle przekładałam, przeglądam i zapomniałem o... Może no. sobie po tej rozmowie obejrzę. Ogólnie Rafonix, z... Rafonik z moim zdaniem, no to. Nie był aż taki najgorszy z tych wszystkich pato streamerów. No właśnie, patrzę na wszystkich pato streamerów Polsy, to według mnie był taki najłagodniejszy. No, no czy pra prawdę mówiąc, to on tylko tyle, że to, no do mamy swojej, no tak nie, nie załadnie podchodził. Na, te... no, na samym początku, na samym początku, ale później to on nic nie robi. I, tak to jeszcze, I to jeszcze nie było najgorsze. Wyzywał się z ludźmi na Omega, no to no. jedynie co. Z mi się na no, omagle wyzywał, a te początki z mamą to nawet na YouTubie nie były, to chyba był Twitch albo ten, te inne platformy tam kiedyś były, nie pamiętam jak to się nazywa, nazywają już teraz I... Hitboxy. No, Hitboxy. Jeszcze tam na YouTubie to on tylko chyba raz Kingę wyzywał wtedy, co mu korki chciały, żeby... no, no. No, Albo telewizor wyrzucił przez okno, bo się napił, a Kinga chyba go z domu wyszła i coś takiego było. no Tam miał czasami te akcje. Ale głównie widzowie wchodzili do niego, jak Naomego spotykali, no to same te dzieciaki se głowy goliły, albo, albo coś, nie? <laughs> no było tak. Albo szklanki na głowie rozbijali, albo klawiatury po tysiąc złotych. No, a to w sumie, no, to to coś takiego było, Już zapomniałem o od... Nie, a tam, ja powiem O, szczerze, o że... czekaj, muszę ten włączyć jeszcze raz No Dobra. Dobra, a ja tak... Kiedyś Rafonik za za dwa lata temu to tak te streamy jego w miarę. Starałem się. Regu o Jezu. St no, starałem się je oglądać dosyć często. Ja to zawsze są, sobie oglądałem jakieś. Jak no, dzwoni. Sh też. No, no, ale Meduza też wywodził się na początku z tych patów streamerów. Przecież go Rafonik No ale na zupełnie nie wiem dlaczego, bo on by taki. Nie wiem. No on nie robił nic takiego, on tylko tyle, że. on, on ten głos modulował, nie? No No to to nie było nic takiego, ale. Ale już... ani on chyba nie pił na tych streamach. Nie wiem, czemu go brali w wszyscy zapato streamera. No, nie mam pojęcia. On w ogóle odbił, tak jakby od nich potem kontakt się skończył. Tak... No. I tyle było. Arafoniks to moim zdaniem był najwagoniejszy bo to co u Magikala się działo, czy tam u Rafatusa to już pojezu. No, u Gurala. No, Gural to też w ogóle. Znaczy, Gural to kurczę. Też taki ciężki temat jest, bo on, on to bardziej, on chyba za pedofilię głównie, nie, ma zakaz, znaczy on nie ma zakazu, bo on streamuje, no, no. bo on te dziewczyny namawiał, żeby pokazywały, nie, coś tam na tym omegle, coś takiego. A, no było, no, 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 ale ja to szczerze to lubiłem sobie na obejrzeć, By, nie o, wiem czemu, on, ale jakoś satysfakcję mi dawało. On streamuje teraz coś tam, jakiś kano chyba ma małe 30 tysięcy, bo on zakazuje. A, żeby... ale teraz to robi takie, chyba nic tam za bardzo się nie dzieje. Nie wiem, nie oglądałem, ale wiem, że streamuje, bo na Instagramie go obserwuję, to... Aha. Coś tam wrzuca od czasu do czasu, I, a Boxdel, jeżeli tak mu, mówiąc o Boxdelu, to Boxdel prawdę mówiąc ze wszystkimi takimi youtuberami co byli na hypie, to z nimi trzymał, nie? I potem się od nich odsuwał, bo z Guralem też, u Gurala na streamy przyjeżdżał razem z Wojtkiem Golą. Tak, tak, ja właśnie już dawno zauważyłem, że no. Boxdel ma tak, że z kimś trzyma. To osoba sobie gorzej trochę radzi i nagle już nagrywa. A no nie, wiem, może to taki przypadek, ale. Nie no jest dziwny. Adrian Polak przecież jeszcze przed fejmem było, że coś tam się pokłócili, to też streama zrobiło polaku Jak się bawił w ten swój kanał komentary, co dramy wyciągał na A, no, no. to na przesz Adriana tego Polaka. Chociaż po, ja tam, dla mnie to tamten Polak to taki trochę pozer. Jest tak jak ten na Ferrari i to tacy. No, no, to też są bardzo za nimi nie przypada, więc. Właśnie ten Ferrari, moim zdaniem, ten Ferrari i Ferrari machonek to. Znaczy, machonek to może jeszcze nie, ale taki Ferrari to bardziej te pato streamy robi teraz niż jakiś rafonik z tym. No bo chleje ciągle na tych streamach dziewczyny, pokazuje tylko, żeby tyłkiem kręciły przed kamerą, prawdę mówiąc. Góry, ja dawno tak nie oglądałem, ale faktycznie, no, jest tak na pewno robi. Teraz to nie wiem, co on robi. Jeszcze ten Pasza jest inny, no, no tylko chyba, że Pasza i machonek to chyba siedzą tylko i piją przed kamerą, no to. Chyba to ano. No ale Ferrari to wiem, że on tam jakiejś takiej za dobrej opinii to nie ma. I nawet nie wiem, w sumie skąd on no, się... Chyba. Nawet nie, chyba. Więcej osób chyba go nie lubi, niż lubi więc... No, ja nawet nie wiem skąd on się w sumie wziął na tym YouTubie, tak prawdę mówiąc. Nie, nie wiem, nie wiem Ja też nie Pyk yes. No chyba wziął się z tego YouTubeshora, ale no, czemu go wzięli, w ogóle to nie mam pojęcia. Nie, a przez tego YouTube szora to tam też dra dramów, dram pełno było tego, ten tego wyrzucali, potem tam tego wyrzucali. Tam chyba Polak nawet był na początku. No, no, no. był chyba tak. A ta, ta ostatnia edycja to wiem, że Don Casio był i no tam chłopaków ustawiał chyba. A może, nie, nie Nie śledziłem, szczerze mówiąc, ja, ale ja może szotę, faktycznie. Ja szatę oglądałem jak, jak tego tego wiewióra i w ogóle tam podchodził do nich od tyłu i po głowie ich bił. A może faktycznie, no Chociaż to chyba widziałem. Też nie rozumiem fenomenu Don on, no, szczery to on na pewno jest, tylko taki o to jego dykcję, jeżeli chodzi, to taki bardzo mały zakres <laughs> słów ma. No tak, jeszcze jak się do tego, że Seplenia sam ledwo coś mówi, no to <laughs> też A. jest zabawne, ale śmieszny jest. No, walki sobie ustawia. Z naj... Chociaż z Najmanem to myślałem, że tak szczerze, że przegra, że Najman tego tam rozniesie. Nie? Chociaż Najman to taki. No, Najman wtedy to się. No nie. Wiem. Się trochę no, z nim. No z nim. Chociaż ja tam. Tego, z tego co wiem, to tam donka Wikipedia, z tego co wiem w sumie. To donka coś tam w amatorskim boksie, to był wicemistrzem Polski tam w swojej kategorii. No chyba wobec. coś tak mówił, no. no. tam W jakiejś tej organizacji polskiej walczył. Wszyscy wszyscy. Nie, no tam jakieś umiejętności chyba ma, no całkiem niezły nawet. Tam. No, nie, no bo jeżeli chodzi o stójkę, to tam się, jak na mnie, to tam w miarę to wyglądało. No. Ale jakiś takich przeciwników. Jak ja się nie znam to, według mnie, to dobrze się pił. No, ale takich przeciwników jeszcze mocnych nie miał w fejmie chyba. Mm, nie, chyba nie. No. Ale Neyman no, no, chyba miał być najmocniejszy, ona się okazała, że był chyba najłatwiejszy. Na no. no. A trener Neyman, w ogóle trener Najmana to już totalna porażka. Chłop leży, trzyma go trzech ludzi, a ten podchodzi i gościowi no nogę łamie to. No, ja nie, naprawdę. No nie, nie wiem po co to było w ogóle potrzebne. No bo niby coś tam o tej, że Godlewska, tak? Że coś tam najman zdradzał go z, z swoją żoną z Godlewską, coś takiego i o to wszystko chodziło niby. Ale no. też tam nie wiem. Nie wiem. Dziwna postać, Marcin Najman, naprawdę. No on teraz swoją galę robi z tym, z taksi złotów się chyba będzie bił w lutym. No no. Ale nie będą... Była już jakaś konferencja, ale podobno ledwo od odpali streama, bo nie umieli, więc. Co ty? A to nawet tego nie widziałem. Nie. No ja tak słyszałem, jak ktoś ogląda i mówi, że Że mieli jakieś problemy, że na początku było w, w, w tym 360p. Oh. I tak to wygląda. No to ładnie obesa, A chociaż taksi złotów wam o pomóc, bo on tam kiedyś streamował z taksówki. A no, faktycznie streamował. No coś było. A co myślisz o nowym teamie X? X? No, 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 nie oglądam. No, ale, no, no ale piosenkę słyszałeś na pewno tą pierwszą. Monia, monia nie, listy. to. Tu kilka razy na no, Discordzie puszczaliśmy i ocena, ocena była wystawiana. No, eee, no, co mogę powiedzieć. No, nie wiem. Jakby wzięli, faktycznie zrobili taki team jak Ekipa Freeza, że się tam znają i w ogóle. No. To, było, to miało większy sens, jak się, się oni znają i na siłę wszyscy mówią, że to jest tak dobrze i w ogóle to dla mnie nie ma sensu. No, no tym bardziej. Ale to, że... to tak jakby, no nie wiem, kogoś się nie lubi, ale piszesz do niego tylko, żeby z nim nagrać odcinek, to też takie. No właśnie. No, nie. Ty, ty, a, tym Bez bardziej, sesji. że tam wzięli samych TikTokerów, a praktycznie chyba ten Zabielski kiedyś dwa razy chyba nawet próbował założyć dom TikTokerów i to nigdy nie wypaliło. No, no. A Zabielski to też jest... No, a nie, ja ja to... On to trzy razy znaczy. widziałem jego filmy, to... o oh, skręcałem mocno. Ten jego... Nawet nie tyle, co ten sam, jest, sam... same te prowadzenie jego filmu, tylko ten, jak on gada tak... O Jezu, jakby tak za kamery, nie? Że głos dorzuca do... Do filmu potem. A, no, 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 tak, wiem, takie... co ci On, chodzi, no? on tak, tak sztucznie, tak strasznie, jakby z kartki czytał, nie wiem, takie wrażenie jakieś mam dziwne. tak. No, no, no tak, no, to widziałem. No. Nie, to ja kurczę. No. Dziwne, dziwne. No. Że ktoś to ogląda, to pewnie młodsze to no, Nie ma co się dziwi Znaczy, ja ogólnie fenomenu TikToka to nie rozumiem. Nie wiem. Moja dziewczyna na przykład ciągle se przewija tego TikToka, a dla mnie to takie kurcze. Nie wiem, no dziwne. Mam pojęcie, że założyłem, ale nie przeglądam. Znaczy, no ja, ja też mam, ale ten, wiesz, tak nie, nie patrzy. Nie wiem, te, jakieś, nie wiem, te trendy, coś tam nie, nie. wiem o co w ogóle tam chodzi. Nie wiem, co to się klika. No. Nie mam pojęcia. Nie, to jest nie, nie rozkminiam tutaj, więc. No ale w tym teamie X nowym, no to kto tam jest? Z YouTuberów to chyba tylko Shio i Natsu, nie? Z tego co mi się kojarzy. No, chyba dwie strony. Nie wiem, ja tam tych innych, to pierwszy rozwice. No, Chociaż ta dziewczyna Sio to chyba też ma jakiś ale nie jest on, to. Ona to TikTokerką chyba w ogóle też jest. Z tego co tam A, to Manzio u Manzia na streamach słuchałem. No ale Sio, to tak na rękę chyba w sumie było iść do Teamu i już, bo drugie życie dostał na YouTubie. No no dlatego jakby myślę, że on dobrze zrobi. No. Jak mu z kanału nie za ciekawie się działo no to w sumie całkiem dobry ruch, ale żeby to trochę inaczej wyglądało, wyglądało w tym domie, a nie oni mają takie reakcje jeszcze takie na siłę. No i ten montaż mają taki powiedzmy jak o, ja będę miał w pierwszym filmie, taki o montaż mogą mają. <noise> a ja że no to... widziałem z dwa filmy, to nie wiem jak to wygląda, za bardzo... No to no taka niby wysokobudżetowa produkcja, a... a no tak jakby montażystów w ogóle nie mieli. No w porównaniu do Friza to taki rok 2016 montaż filmu. Aha, no to ciekawe. No, tak... To nawet nie wiedziałem szczerze mówiąc, że tak to z tym wygląda. Z no, tyłu moim zdaniem to utopił kupę siana w pierwszym tymie X tak mi się wydaje. No tak. z jednej strony... A tam to jeszcze się zapowiadały o jakkolwiek, ale... Znaczy on tam z moim zdaniem to trochę za dużo gwiazd wziął, bo oni... Większość z nich to wiedziała jaka kasa jest na YouTubie. No bo nie oszukujmy się, no taki no. Błoński zawsze gdzieś z tym blowem tam się kręcił. No. A Blowek to chyba top jeden w Polsce z osoby, no chyba tak dalej, tak jest. Ale ten Freeze tak czy siak go wyprzedził, bo jednak no jednak, no nie, no Freeze to, to teraz biznesowo, chociaż fris ten kurs friza, no to tak trochę. Nie, no kurso, ja widziałem tam jakieś tam wycieki były na YouTubie, to, ja to No nie najlepsze, chyba wiem. Ja Ale ogólnie według mnie, no nie można zrobić takiego czegoś jak kurs tu, bo. Nie ma takiego jednego przepisu na sukces, gdzie się wybije, Że wiesz, co musisz zrobić i po prostu od razu się wybijesz. Nie, no trzeba sobie... samemu kombinować według mnie. No. I w końcu się uda. I osobowość musi być też. No ciekawa osobowość musi być, nie? Żeby ludzie cię do no. Ciebie przychodzić. No. no tak, najlepiej, żeby ludzie nie lubili Cię za kontent, jaki robisz, tylko za to, jaki jesteś, no. no, ty. Content zmienisz i wtedy masz problem. No, no, tak jak były ciekawostki na przykład. Nie wiem, to rok ciekawostek, nie pamiętam co tam. Boxdel też na pewno nagrywał te ciekawostki. A, no, no. Nie wiem, czy kojarzysz takiego YouTubera Wiśnia był. A, był, no. No, no to oni jest ode mnie w ogóle z miasta, nie? On wcześniej miał jeszcze kanał Bartek z Bartek i Minecrafta nagrywał na kwadratowej masakrze, nie? Z, właśnie ze SKKF-em i zresztą. No, to nawet nie widzę, że on był na kwadratowej. No, no, wcześniej jeszcze kanał miał Bartek z Bartek. Ten to... No i teraz tak skończył ten, że pracuje na produkcji tutaj u nas w mieście, nie? No, ja w ogóle zapomniałem, że taki kanał jest, ale przypomniałeś no, i faktycznie o nim no, nic nie słychać. Około 900 tysięcy subskrypcji chyba ma. No chyba tylko te ciekawostki co? No, On Ani Instagrama se nie zapromował, ani nic, a miał zasięgi ładne, nie? Kupił se z tego, no, co, z tego co, no, nawet dobrze go znam, nie? No to kupił se rower za 30 tysięcy złotych. No to prak praktycznie mój sąsiad jest, nie? A. Taki wiesz, co? Nie pedałuje się on, taki elektryczny, ten rowerek. Kurde. No ale teraz się. pracuję z, z kolegami na produkcji. Ale co, nic nie nagrywasz, czy coś tam próbujesz? Nie wiem, tak to nie rozmawiałem z nim, ale z tego co widzę, to chyba nic nie nagrywa. Chyba, że jakiś kanał sobie co założył i coś próbuje na nowo, nie? A. I mogę ci powiedzieć, że pracuję u. Taki, jest taki youtuber, Szasza, nie ten co jeździ GTR-em, jeździł w masce, nie? To ja go nie kojarzę, ale... On z tym Marcinem, Marcinem Szumielem tak... nagrywał, z Wojtkiem Golą, coś tam. Nie wiem, no, Kama... nie kojarzę. Kamaro, no to on ma tam chyba 160 tysięcy subskrypcji, nie? I właśnie jego tata no. ma firmę produkcyjną, taką w moim mieście, nie będę mówił w jakim, taką dużą, nie? I właśnie no. wi ten Wiśnia, co ma 850 tysięcy, to pracuje u y, tego. No, to to nieźle się pożyczyłem. No właśnie, że tak powiem. Nie za ciekawie to wygląda, nie? No. Może jakiś ten zrobił film wspólny? Może się uda. No, git, to był Podcastik taki z bywym youtuberem. No. Ym... Co to jeszcze chciałem się zapytać? A na przykład nie uważasz, że ekipa Freeza ostatnio od Fejmu im też pieniędzy trochę odkleiła się tak od rzeczywistości? No, no coraz więcej takich osób mówi. W sensie... No mi się jakoś mega nie podoba to, bo ja sobie ja oglądam regularnie. Nie oszukam. Nie tutaj to, się... to średnio mi się podoba to, że nie wiem, pokazuje, że tutaj kupują Buty za 15 tysięcy i hmm. je wysadzać w czy coś takiego to no albo... nie wiem średnio się tak ogląda. albo Albo no czekaj co tam było takiego albo co no, czy chyba najbardziej to Mini jest taki tam z tą kasą nie że tam tutaj coś mówi że to tutaj ma outfit za 15 20 koła nie. No, no, no znaczy, no. To jest trochę zabawne ale tak z czasem to jest trochę też wina friza że nie nagrywa właśnie Daily nie robi i tak dużo teraz ludzi się może dopatrzeć niektórych rzeczy u nich, nie? No, no, no. no żeby nie mają, nie mają tego czasu, żeby poświęcić na oglądanie jego, to się dopatrują, nie wiem, zamiast przyznać ten czas na obejrzenie jakiegoś innego filmu, to się szukają jakichś błędów i tych innych. Tam no, ja ci, no, w, w, ogóle, w ogóle było. Był no, Ale też trochę, po drugim sezonie to trochę się działo, jak mikser odszedł i. No, o, bo no właśnie te filmy, co płacze, tak? Pierwsze chyba od Instagrama zaczęło, nie? No. Coś tam... Tak, tak. Ale zam... to jest Mam ciekawe, tak. ja tak rozkminiłem, bo oglądałem tam wszystko, bo mnie to ciekawiło. No ja mixer na początku powiedział, że mhm. on chciałby wrócić do ekipy, ale nie może, mhm. a później nagrał ten film Cała Prawda i powiedział tam, że... Czy ktoś ją całował, jego dziewczynę, i w ogóle, ja myślę, kurde, To raz on chce tam wracać, a raz było źle, to myślę, coś jest stanie tak. Albo no, coś on kręci, moim zdaniem albo to on się tak, gubi. On tak szuka chyba pomocy, wiesz, że sobie nie może poradzić, bo jednak z tą martą, no, tam oni byli, byli jakiś kawał czasu duży, nie? A chyba 4 lata. No, no to tak. Ona starsza od niego rok, z tego co wiem. No no to. Znaczy, jeżeli chodzi o te całowanie się, to ja nawet mam podejrzenie. Taki swój typ, z kim ona się mogła całować, wiesz? A, by się No nie wiem, pamiętasz ten ślub, co ekipa była u tego montażysty na ślubie, czy tam operatora? A, z Krzychem? No, z Krzychem, właśnie mi się tak wydaje, bo wtedy te, wtedy dużo na insta story leciało, o tych zdjęciach siedzą razem i w ogóle, nie? Tak, no może. Tak, tak. Ciężko powiedzieć, no. No, dwa, no w sumie no nie, też nie, nie, nie jestem 100% pewny, ale taki mój typ był, był pierwszy. I też... No może tak. No tutaj akurat pewnie nigdy się tego nie dowiemy, ale. No... Może. Wiem też, że coś tam w ostatnim filmie, co Murcix właśnie nagrała, to że Nowciak no. do niej zarywa. Ale ona mu powiedziała, że na chwilę A, no, no. coś tam na chwilę. No tak też śledzę ekipę, no bo w sumie nie ma nic na tym YouTube, nic się nie dzieje, nie? No tak, tak. oni jednak coś tam robią. Chociaż Frizz by mógł też nagrać jakiś film taki podsumowujący ten, ten, to wszystko, bo tak nigdzie nie powiedział naprawdę co z tym mikserem. Tylko no, z... ja też się na taki film właśnie, że chociaż ktokolwiek powie o tym mikserze, żeby to się zakończyło. No bo jednak no, tak. ciekawość jest. Ta, tam, u, ogólnie mikser moim zdaniem to od samego początku, tam nie za bardzo pasował, no bo jednak chłop siedzi w pokoju, oni wszyscy nagrywają, Marta na wszystkie odcinki przychodzi za niego. nie. no. no. Znaczy na początku to tam pamiętam, że nagrywali. Ja nawet się nudziłem sobie. E, Wracają do tych starych odcinków. Mm -hmm. No i na początku był, był, a później przez pół roku totalnie zniknął i nie. No, nie było go. Ale też jakoś tak. Nie wiem, jak patrzyłeś się na tą całą ekipę, to jakoś nawet. E, jak na nich się patrzyło po prostu. Jakoś nie pasowało. No, ale u mnie tak, ja oni tutaj. No, nie, moim zdaniem to ten kontent poprzedni co robił to był dużo ciekawsze, Bo co z tego, że on teraz powiedzmy zrobi taki jeden film, Fris, z którego bym mógł zrobić pięć filmów, ale dał on taki mały fragment, że człowiek jest tego głodny, żeby to więcej tego obejrzeć? Nie? No, no, no. No bo na przykład, Jeżeli to... wychodzisz na innych kanałach, by było rozszerzenie, to by było git na tym kanale, ekipa. No, coś tam chyba nawet było ostatnio, jakieś rozszerzenie, jedno w życiu chyba, nie? Ten o Jezu, co tam na Ruciach się na Twitterze zdenerwował za ten film. Co samochodami. Ro, o, w Rocket League w rzeczywistości grają A no. no, było to no to, A to też chyba już z dwa miesiące albo trzy nawet będzie od tego. No. No to tak. No czy ekipa to w ogóle ciekawy temat jest ten. ich e, oni teraz chyba na giełdę weszli. Tak, nie no. To myślę, że. W... Nie wiem, kto by musiał. Nie czy ktoś by mógł stworzyć taki kanał w Polsce, żeby ich pobić wyświetleniowo i ogólnie. Bo nie robią. Tak duże wyświetlenia znaczy chyffristem. No. Że nawet za granicą angielskich to tyle nie mam. No. A jak jak oni mają filmy tylko w języku polskim, to kurde, dwa miliony na każdym filmie, to nie wiem, jakieś większe miasto ma, może. No ja jestem <grym> tak mieszkańcy. Jestem pewny, że jakby robił Daily, to na spokojnie by miał dalej po dwie bańki pod każdym. Tak, na pewno. No Myślę, może... że teraz na... Bym mógł mieć nawet 5 milionów subów, nie wiem ile teraz ma. No ja właśnie się dziwię, czemu nie został, nie szedł po numer jeden na YouTubie. Mi się zdaje, że to by była kwestia dwóch, trzech miesięcy, jakby był. Pierwszy. Ale no, może faktycznie jest zmęczony. Byłem. Ja w sumie sobie nie wyobrażam, jak on w ogóle przez cały rok robił daily. Wiadomo, on wszystkiego nie montował sam, bo tam wycinali montażyści mu sceny i. On tylko sprawdzą. Mhm. Ale same nagrywanie ciągle i ciągle ciągle, to męczące. No. Tym bardziej, że mieli takie filmy, że na przykład 24 godziny coś robią, no to też no, dużo czasu pewnie zajmowało. Ja lubiłem oglądać te, te strasznie, te 24 jakieś nocowania, no noc nie wiem, co, noc w parku Trampolin chyba była, o noc w domu X w tym pierwszym było. No no to dobry film. No to, to lubiłem oglądać, to, to chyba takie, jedno z moich ulubionych filmów co tam było. No, no niby takie głupkowate te filmy były, ale jednak super się to ogląda. No... Tylko, że nie wiem, czy to też. No mi się zdaje, że to mogły być niektóre filmy ustawione te noce, na przykład w parku Trampolinie, żeby był wynajęty po prostu na całą noc. No to też takie wiesz, ciężko pojęcie. Bo... Najgorzej jest tak, że niektórzy na YouTubie robią to na serio pewnie, a niektórzy sobie ustawiają i o tym nie mówią. Tak później dla widza ciężko odróżnić, czy ktoś. Mówi prawdę, czy ta sama kłamie na przykład? No Nester przecież tam wyszło, że ustawiane miał filmy, że te noce no, no. tam wyszło u niego to, że miał wynajmowane wszystko, bo Solid przyjechała, światła się świeciły w tym parku właśnie Trampolin i, i nic by nie zrobili, nie przeszukali ani nic, tak? A te alarmy, wszystko, że wiedział wszystko co gdzie jest, no. takie też dla mnie dziwne to było, na przykład jak Patec robił z tym... Bozio on się nazywał tym Wszystko Vlog. Ja bodzim, no. Wszystko Vlog ten kanał chyba, nie? nazwałem ją. No, no. To jak oni robili te nocowania, to tak szczerze ci, szczerze, to myślę, że to było realne robione. Rea... No, szczerze, że naprawdę tam. Braknie. Bo to ani nie było no. tam super jakości jakieś, takiej, że nagrywali chyba telefonami. No, no, no. No to i tak ciekawie to wyglądało. Na przykład ta noc w Wiki, gdzie se w szafie siedzieli chyba w szafach siedzieli, dopóki nie zamknął. A, no, było coś takiego, nasi ławni, pamiętam, nie, fajny to był kanał. No, właśnie te też, znaczy, Pat, oni też by mogli mieć teraz koło bańki subskrypcji, tak mi się wydaje. No, jakby, na pewno, oni też chyba tak często nie wrzucali, ale pamiętam, jak go ich odkryli, odkryli, na YouTubie, to wszystkie filmy od razu sobie obejrzał. No, no, chociaż Pateskiego ruch do ekipy też był chyba rozsądny, a Patecki chyba tak w połowie sezonu mi się zdaje, że dołączył, właśnie jak mikser zniknął. No, no. właśnie Patecki wszedł i mikser zniknął. No, tak jakby, żeby załatać dziurę po mikserze, nie? No, trochę tak tak to wygląda. Jeszcze zerwanie Friza z Wersof, nie? No, no, no. Znaczy Wersof, tam Tak szczerze to powiem, że za to tak nie przepadam za bardzo, nie będę kłamał. No, ja, ja też nie jestem moją ulubioną postacią. No, tak... no, ale tak. też tak mi nie przeszkadza jakoś tam. Nie, no nie, nie. Czasem jej reakcje to myślę, się tak, takie <laughs> to sztuczne aż mnie są, skręca, nie? ale. No, tak, takie sztuczne i tak, no, no. taką jakby głupią udawała w niektórych momentach. Taką, nie? Totalnie taką. No, no. Może nie głupią, ale taką pustą, nie wiem, jakby to powiedzieć. Na ja u niej jedyny film, jaki na kanale obejrzałem. Na jej kanale to jest jak udawała tą kelnerkę, bo ona jakoś tam serię ma, że coś tam takie zawody przez jeden dzień robi, nie? I udawała A, jakoś tam. To nie, ten... ja tego nie widziałem, to nie. No to, uda... to patrz, udawała jakąś kelnerkę, nie? Tam, Znaczy w tym, tam w tym bo na kelnerku kiedyś była, i właśnie w tym barze, nie? Poszła tam na ten jeden dzień, nie? I no. że obsługuje, i w filmie chodziło o to, że będzie obsługiwała ludzi, którzy przychodzą do, do, tej, do tego baru, i będzie im płaciła za posiłki, jeszcze im pieniądze będzie dawała za to, nie? Że zjedzą mm -hmm. te posiłki, nie? No to wyszło tak, że przyszła mm -hmm. e, tak o, ekipa, przyszła na obiad, jej brat przyszedł na obiad jej rodzina i jej znajomi. <laughs> to I się. cały film na tym polegał. W ogóle nie było jakichś tam. Może jedna para się trafiła, chociaż też nie wiadomo, czy to nie byli statyści, nie? Eee, No to nie widziałem tego filmu, to nie wiem. No ja to ja, ja obejrzałem, bo moja dziewczyna, nie, nie będę kłamał, to werso, co tam spamuje, co nawet z jej tego sklepu zamawia. 20 lat ma, ponad się zachowała, jakby miała z 15. No właśnie, tak. Że tam ja to bym, szczerze powiem, za te dresiki, tam, co tam wychodzą po 300 zł, to na pewno bym nie dał. No kurde, takie drogie? Ja tam no. nawet nie przeglądałem, to nie Nie no, zamówiła sobie ostatnio takie, te różowe, co tam w Stanach, ta kolekcja wyszła. Coś tam Aha. za 300 coś złotych, zamówiła i co najlepsze, pęk pękły jej potem w ten, coś tam bluza jej pękła, bo jakaś ona tam taka mała była ta bluza, nie wiem, tam kabaret, jak nie wiem co no To nie z Potem Potem do babcie do szycia, moja babcia mówi, że to jakieś ten materiał z Chin jest. Oho. O kurde, jakby jeszcze wyszła, ostatnio też miała wersów problemy, przecież przez tą dramę. No z tym wiem. zdjęciem, nie? No moja babcia krawcowa, no, no to, to wiesz. jakby teraz wyszło, że jeszcze jakieś produkty ma z najtańszych rzeczy, to jest sorry. Nie, ale tego to nie będę poruszał, wiesz, bo jeszcze jak mi babcia do sądu to tego. I tak nie. wiesz. Ale, no, z, z tym zdjęciem, bo ona to na, jakoś taką manię ma chyba powtarzania, że praca influencera jest ciężka. Haha, ha, nie, to jakby. Nie ja. wiem, może. Raczej, no nie wiem, jak mogą być zdjęcia ciężkie. No, ja sobie zdjęć na Instagramie nie robię, to nie wiem, ale no, no nie wiem. jakoś sobie nie wyobrażę, żeby to, to było jakieś mega ciężkie. Już. Ale ogólnie mi się wydaje, że na przykład ty więcej robisz na swoim kanale niż ona przy swoim. Bo nie chce mi się wierzyć, że ona umie montować filmy, mi się zdaje, że no, ludzie raczej od tego no mają... na pewnie przegląda tylko, zmontowany film przegląda, usunie co nie. No. Do akceptacji jednak. No, jestem 100% pewny, że ty robisz no, 100 razy więcej przy swoim kanale niż ona, nie? No pewno. Ja to jedyne czego nie robię u siebie na kanale to miniatury. O, no to, to ty... o właśnie. To, o tym jeszcze nie pomyślałem, dobrze, że mi mówisz. <laughs> no tym to nie ja nie robię no ale... za, tylko na początku sobie robiłem ale w sumie szybko ogarnąłem sobie grafikę który na początku robi mi za darmo a no, później już normalnie płaci no, a właśnie jeżeli tak wracając do, zar do zarobków nie no to tak to pracujesz gdzieś żeby dorobić do YouTube'a czy YouTube, YouTube to tak bardziej żeby na jakieś zachcianki było zachcianki na naczeń takie. chociaż staram się. Ja jestem osobą, która nie umie pieniędzy za bardzo wydawać. No. To jest jak myślę, że dobra no, cecha. No dobra. I sobie zostałem ciągle przy ten. Ale jak mam ochotę, nie. Wiem, sobie kupić bluzę albo zagrać sobie. W, w jakąś gierkę, to sobie kupię już. No ale tak to. Nie wiem. Sobie chowam te pieniądze, chowam. Mhm. Kiedy może sobie coś zakupię. No to dobrze. Nie no, tak mi się zdaje, że w tym roku 100 tysięcy subów to dasz radę, tak mi No się wiesz, wydaje. Ja, ja to już się nie stawiam aż tak, bo jak sobie y, dwa lata temu ustawiałem cel, że 100 tysięcy muszę, w tamtym roku sobie ustawiałem, to w tym, myślę, trochę wychilluję i nie będę aż tak patrzył na ten numerek, jak, jak siądzie, to siądzie. Jak nie się no to będę próbował na. A nie myślałem, żeby. A w tym roku chcę w końcu spróbować sobie, nie wiem, czegoś innego. Czy film z boiska, uh -huh. coś takiego. O, jeszcze no. byś zapraszał jakichś gości. Nawet takie, jakieś małe krosy byś robił. No. To... Najgorsze u mnie też na kanale. Hmm. Nie mam za bardzo z kimś nawet zrobić krosę, bo futa nie nagrywam. To nie zrobię jakiegoś puck-and-play. Tak naprawdę nie wiem do, do czego ludzi zapraszać, i coś tak wychodzi. Mhm. A coś chciałem zapytać ale coś mi umkło, może sobie przypomnę zaraz. E, mhm. A nie myślałeś, o już wiem, a nie myślałeś, żeby na przykład zacząć streamować coś, nie wiem, na YouTubie? E, raz, jakiś tydzień temu, albo dwa tygodnie temu odpaliłem streamy na YouTubie. Była e, tam chyba 300 osób, mhm. ale jakoś. No nie wiem, jakoś FIFA aż tak mi się nie chce streamować i uznałem, że będę sobie na Twitchu streamował, ale próbowałem raz i wtedy mój internet nie był w najlepszej kondycji no bo na Twitchu i były lagi, to, to wyłączyłem. No i będę raczej na Twitchu streamował po prostu inne gry, tak samo, że pochillować, no i tyle, no może na Twitchu. Z, chyba z twoimi subskrypcjami ogad. to na Twitchu możesz mieć partnera, nie? Że będą ci płacić za ten... No, 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 Coś... ja nie wiem, czy bym tak wiesz. Ja bym sobie tak odpalam po prostu, jak A, nie wiem, co robić. No tak, no bo jakbyś dostał 160 godzin, tak jak Sayo miał chyba 160 godzin w miesiącu i się byś no, musiał no. odpalać dziennie po, nie, no, po 10 godzin, no to ciężko by było, nie? No, chyba, żebym na tych streamach odcinki nagrywał to wtedy A, i no, montował. To. No, to wtedy też jeszcze git. No tak wiem, że Ksajo to żeby godziny wyrobić to siedział chyba dwa razy w miesiącu robił po dwa 24 godzinne streamy, gdzie szedł A, sobie. i przychodzi ten suchar. No suchar przychodził i siedział za niego, no. on do niego mówi, że sikać nie możesz chodzić, tego nie możesz chodzić. No, pamiętam, pamiętam. Ksajo to też agencik jest... No. Albo no. wy, wyrok dał dla Mandzia, Ewrona, Też drama była taka na Twitchu. No. Nie no, Ksania to ciekawa postać. Jakby faktycznie nawet by prowadził ten kanał co prowadził, ten, miał ten swój kanał gdzie szoty były, jakby no. dalej go prowadził to myślę, że milion no też by mógł stuknąć. No, nic nie nagrywa chyba na ten Ksajon. On jeszcze ma tego swojego shotera, nie? Tego Pixel, tak? Pixel. No i właśnie on wtedy zawsze wrzucą na jego kanał i nie, skończyli współpracę i nic się nie pojawia. Nie, A tak to Pixel... przecież te shoty z Ksaya to robią po 100 tysięcy świetnie. Więc... No ale Pixel wrócił tylko, że na swój kanał, ale wrócił dwa szoty w rzucił, jak test alkoholu robili u papa i tyle było. A, no, no, to ogląda. A, Ksio... A tak to teraz ten. Nie, jak jest to. No. Tylko tam ogląda. Naprawdę. Oni tego Davida Tibiskiego chyba wzięli do siebie, nie? Do tego ksają nie tak, tak. ta ekipa się powiększy i ma być jakiś projekt, ale. <ścoughs> Co roku chyba ksają mówi, że jest jakiś projekt i nigdy nie ma. No. Aha. Znaczy David to dla mnie to taki mały Rafoniks jest tak trochę, nie? śmieszny jest, jest śmieszny. No, to... Nie tam z tej ekipy to. Ja akurat tam nie mam takiej osoby, która mnie jakoś irytuje. Nie, oni, ja to też lubię ich oglądać, to oni są, to są śmieszni tacy, no. Jak na fine, Twitcha fine. wchodzę i widzę, że któryś z nich streamuje, to wolę się ich obejrzeć, niż oglądać jakieś, nie wiem, głupie gameplay, nie? Jak gra A, to, no. w gierkę. To naprawdę. Na przykład e Evrona Fenomenu, to, ci, to nie rozumiem, nie? E Evrona i Nexus. <laughs> ja to... Od początku jak Izak go wybił, to w ogóle nie rozumiem, czemu no i... ludzie tak a... go lubią. Ale Izak to sepluje w brodę teraz, ty, no bo on ma więcej <laughs> ludzi ogląda go niż. Ja nawet widziałem takie szancy, dla mnie to w ogóle jest chore. że tam Ewron się śmiał z Izaka? Jak on go wybił. Myślę, co? Nie wiem, dla mnie to jest mega dziwne, że Ewon jeszcze. A, no to za ten VPN -y egipski, nie? No, no coś takiego byłem. No, A daj spokój. Ja w ogóle, ale to nie, jest... Jakby ktoś mnie wybił, to aż mi by było głupio, nie wiem, cokolwiek złe powiedzieć na tą osobę. No właśnie. w ogóle jest dziwne, nie, że bez, w ogóle bez kamerki, bez niczego nagrywała, ma te, takie zasięgi, nie? No tak, tak, tak. Też jeszcze była, nie wiem, właśnie może do tej dramy się odniesiemy, nie wiem, kojarzysz dramę Zonego z tą Claudio Croft o pieniądze tam. Ja tylko ja mało tego oglądałem. Ja tylko mniej więcej wiem o co chodzi, o jakiś kot twórcy, Ale no. jak widziałem tyle tych shotów, i po godzinę, godzinny film chyba nagrodzony, to nie, nie chciałem mi się oglądać. A to ja też nie oglądałem z tego filmu. To nie za bardzo się nie orientujesz, tak? Ja to właśnie tylko wiem tyle, że z tą kasą coś tam na 300 tysięcy chyba poszło. Może no, ona jakoś operacja na nos, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy A, Ale tam, że... ja ostatnio wszedłem na jej streama za 2-3 dni temu, nie? Bo ona chyba streamuje teraz przedłużany stream na Twitchu i ona zbiera no. na ten nos ciągle. Dalej jest tam cel, nie? Na nos. Nie. No to nie wiem, jakoś... Ja pierwszy raz o niej usłyszałem w ogóle. Od, od tej dramy, więc ja nie to, wiem kim ona jest. Ja to chyba u Nitra pierwszy raz ją widziałem, jak Nitro robił jakiś odcinek, wysyłam donated dla streamerek. I tysiąc złotych. Ja się. To chociaż... Pierwszy raz ją widzę. No. Cho chociaż... Jakieś tam streamerki kojarzę z Twitcha, ale ją to pierwszy raz idzie. Ostatnio Xayah też coś tam po nitrze jechał, bo nitro kogoś tam zwyzwał od nich. Tak? Ja to nawet nie no, wiem. Zwyzwał... Coś tam zwyzwał i Xajo do niego mówi, żeby przyszedł jeden na jeden na LoL'a. I żeby mu fajkę z Fame ma oddał. A, uh -huh. to jest. Coś tam, ale tego. Znaczy. Nie, ja tam... Nitra też lubię sobie na przykład obejrzeć, ale tak. sporadycznie, bo on to się tam nie pierdzieli w słowach, jak tam mówi, to leci grubo już. No tak. Ale Wardęga robotę robi. Z tym. Tak, Wardęga naprawdę. Takiego kanału to mi brakowało. Tak i trochę Gargamy? No Ale ty... też. Gargamel to się teraz łapie za takie chyba większe sprawy których człowiek nie zauważa gołym okiem on no, 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 tam takich rzeczy się doszukuje, że później jest co a ja oglądałem tak. właśnie wczoraj podcast jego z Fangotenem na kanale tego Fangotena to tak, mówił, tak, że tak, chce tak, wrócić tak. No. że chce wrócić tak nie na nie stałe wiem. i Ktoś robić krótkie, krótkie tak, że jakby on nagrywał tak, no nie wiem, nawet dwa razy w tygodniu to przecież on no, topie chyba No i chcę wrócić, tylko też nie chcę robić za mocnych tych filmów, bo powiedział na przykładzie tego reżysera życia, nie że no, że niektórzy no. ludzie. Nie, on nie robi tych filmów, żeby zepsuć im kariery. Coś w takim sensie tu powiedział, tylko żeby oni zrozumieli swoje błędy, a oni to biorą zbyt no. do siebie i mówi, że jego widownia też jest taka, nie inna, że niszczy od razu ludzi. No, no to też to, tak że że te kanały komentary nigdy nie mówią, żeby wchodzić tam i pisać im komentarze i zostawiać łapki w dół. No A i tak wszyscy tak robią. Ja na przykład lubię z tych kanałów komentary tego Mateusza Pysińskiego. oglądać też. No ja też lubię czasem puścić, ale on taki, on taki, taki jest... Yy... Nie, tak, nie wiem, jak to nawet opisać. Aż tak e, się nie doszukuje rzeczy, tylko takich mówi trochę bardziej oczywistych rzeczy. Czasem. No, takich oczywistych, no, no takie, te, co już były powiedziane, to on przetoczy to na swój sposób i opinię wyrazi. No i to, no. też ma jakiś tam swój montażyk, nawet fajnie się to ogląda. No. Tam pamiętam, była ta drama z jego z Claudelizą, to fajnie się oglądało. No, ja to teraz wiem, że on z tą, jak ona ma, ta... O Jezu, ta A, wiem, wiem. wiem. No. E... W ona była. No, tam, coś tam, Queen, The Black of o, Queen. No no, 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 no. to z nią ją tam ciągle poucza, bo ona to tam też jest taka kontrowersyjna mocno. No, ale do niej pisze. Skimon, z widzisz jeszcze? Spoko. Z kim on tam jeszcze. O, jeszcze ten kanał, jest jeszcze taki jeden kanał. Co o nim powiesz, czekaj. O Jezu, oni sobie dzieci robią dla wyświetleń, The Happy Family, coś like takiego. A, no, no, wiem, wiem, no. <laughs> Nie no, to też oni są śmieszni. Nawet nie oglądam, żeby nie było, ja, ja też nie oglądam, ale z u Spiśnickiego widziałem. Aha, nie, to jest mocny materiał. U nich są sezony już teraz, teraz wiem, że drugi sezon to drugie dziecko jest. <laughs> no widziałem, że dziecko... Powiedziałe raz, że nie będę pokazywać dziecka, spadły im wyświetlenia i zaczęli znowu. Nie, no to jest. Te, o, zeba też lubię obejrzeć, ale zebo to tam od razu też praktycznie wyzywa. No, ja akurat u niego jakoś nie lubię tak. Nie wiem, jakoś. Nie, zebo, nie dla mnie. On tak bardziej mi się zdaje, że pod taki... Wie, pod beczkę, tak, no, ale no nie wiem. To i... Ma taki specyficzny głos, jakoś mi do, do mnie w ogóle nie trafia i ja jakoś. I on czuje nie. się tak trochę też bezkarny, bo twarzy nie pokazuje, nie? No, no. I on, mi się zdaje, że jego taki. A, chyba ma kanał. On ma milion subów, czy? O, mi chyba wydaje. z komentarzy jest większy, nawet jak Gargamel i Serafin. No. Chyba z komentarzy naj... tak. największy kanał. Mi się zdaje, że on chyba milion sto nawet może mieć. Może to właśnie też coś kojarzy milionom, ja. No, a... a on no, no, chyba no, milion, milion... I był taki film, że pokazuje twarz i zdjął maskę, i tam był Frizz. A, no, coś takiego było. Nie ja, wiem. Ja. On, on to w ogóle, jeżeli chodzi, to chyba mi się zdaje, że on bardziej robi takie filmy pod dzieci. Nie robi tak. Szesna... Tak mi się zdaje, że do 16 roku życia to głównie jego widzowie są. Tak, no tam na czym są. Hmm. Nie wiem, hmm. ja za, ma, za mało za filmów widziałem, ale pamiętam, że raz i mi się nie spodobało i inaczej nie wracałem. No, no, on tak bardziej w zabawny sposób to robi, tak poważnie od ramie się nie wypowiada nigdy tam chyba taka komedyjka bardziej jest. No. że Spysiński się poważnie wypowiada, Wardenga to się już tak wypowiada poważnie, tak... O, tak to też lubi tak wyciągać jakieś rzeczy, że... No, Wardęga to już... Ja, to, co było, to takie rzeczy wyciągam, że... No on w ogóle i kozak montaż ma, tak to wszystko ładnie wygląda u niego. I on, rzad... Ma po 9 minut, no, tam praktycznie wszystko już jest. No, no, to tak jak właśnie ci chłopaki co z nimi ma teraz dramę. nie, znaczy, nie wiem, czy to chłopaki, czy. No nie, nie będę mówił takich rzeczy, bo to ten potem mi, mi. No, film mi plus 18 jeszcze może zrobił i będzie. No to tak. No, oni robią film 45-minutowy i mówią o jednej rzeczy, nie pokazują żadnych dowodów, bo tam jest zerowy montaż, tylko jak zasiadają na kanapie. Bo przewinęłem jeden filmik tak nie. na szybkości. Z jakichś, i... chcę robić taki podcast, niby. No, niby, no, coś takiego. No, oni się wypowiadają się o dramie, i oni, znaczy oni to w ogóle, coś, nie wiem. Ciężko, nie, jakbym miał taki, ja nie wiem, kto ich ogląda, nie? bym musiał iść do jakichś ale nie wiem, czy mam ochotę. No, może to nawet nie ty jeszcze ochotę, ale wiesz, włączysz i nie wiem, czy dasz radę przez to przejść. No, może być prawda. No, to może być ciężki temat. O znaczy, dramy to już chyba mamy tak zaliczone mniej więcej, te takie większe co były, nie? Co o dramach to można mówić i mówić, ale. No ale nie wiem, czy chcesz co, mi powiedzieć. Co, jak No znaczy... Ale chyba wszyscy o tych najważniejszych powiedzieliśmy. Tak no, mi się wydaje. Też mi się tak wydaje, że się zapytałem. A o... no to teraz tak, może ty jakąś dramę teraz wywołasz. Osoba, której najbardziej na YouTubie nie lubisz. Polskim. Dawaj. Polskim no, co, się z, z którą możesz powiedzieć, z taką, z którą nie miałeś kontaktu i go nie lubisz, albo z taką, z którą miałeś kontakt, jakiegoś robiliście, kiedyś miałeś z nim coś nagrywać, albo nagrałeś i nie wrzuciłeś. Ja no, no, to takie, ja, z którym miałem nagrywać, albo rozmawiałem, chociaż raz to nie miałem, tak żeby Ach. jakiś był. No to... Czy zdarzałeś się takie osoby, ale to raczej coś że takie małe, mali youtuberzy, którzy <laughs> jedyne co chcieli ode mnie, no to na przykład był taki jeden. <laughs> Nie będę mówi nazwy kanału, ale. Możesz powiedzieć, że pikam. Nagrałem z, nim film. No. Nagrałem z nim film i po prostu e, udostępniłem go. Poza tym udostępniam, bo tam nie widzę jakiegoś problemu z tym, uh -huh. że tam udostępnię, trochę pomogę. Uh -huh. Jego problem był taki, uh -huh. że on nagle chciał, żebym uh -huh. mówił o jego filmie fil, w swoich filmach. Co tydzień wrzucał na karty społeczności, na grupę na Facebooku, bo on chce jak najszybciej wbić tysiąc słów. Ja myślę. Gościu, co ty piszesz do mnie? No, nie co on miał w głowie, ale on chyba już nawet nie nagrywa, więc... Ale to on jeden film nie. tylko z tobą nagrał, tak? Jeden film nagrał, a chciał, żebym to przez miesiąc promował. Nie, dziwne. No to chyba wystarczyła, do... moim zdaniem, by wystarczyła jakaś dobra rada i po prostu, że w życiu jest z nim w sam film i był link do niego i tyle. No tak, no. Kto by nie. chciał, to by do niego poszedł, no. Kto nie chciałby, bo to... Ja to... na karty społeczności. Bo no. tam za pierwszy razem nie widziałem problemu. I tam nawet mu nieźle film się przyjął. No a później więcej i więcej mi co ty gości piszesz? No. <laughs> mi to by było aż wstyd, że do końca tak piszę. Nie, no daj spokój. Wiesz, mo mo można raz na przykład, ty mi teraz pomagasz tym, że do mnie przyszedłeś nie? na podcast. No to samo to, że no. będziesz, nie wiesz o co mi chodzi. No. no to wiadomo, że to zrobi jakieś tam wyświetlenia, no nie, wiesz o co mi chodzi. No. no, no. A tak, żeby. Żeby nie było, że unikam swojego pytania, że go nie lubię. A, no, właśnie, no. E... No Fify to chyba nie ma takiej osoby, żeby tak tutaj ciekawie było. Taka, co mnie denerwuje, są, że widzę I no. myślę, bo, że znowu coś rzucił. Kurde, teraz, no, na pewno jest taki kanał i to pewnie nie jeden. Jak chciał, je to wypikam. Nie no, ale to myślę, że jakiś większy, że nie wiem. Myślałem na początku o Dawidzie Czechu, o jezu, ale nie. Ja czasem lubię sobie obejrzeć jego film, bo tam takie głupoty się dzieją, że A ty, niesamowite. Ale to ty go rozumiesz, co on mówi? W ogóle, ja, nie. Nie mam pojęcia, nie, nie, to taka, to wiadomo, że on robi jakąś postać, bo co niemożliwe, że on tak się zachowywał. No ja też ale nie Ale to, to jest że... zabawne. No ja tym, się... co jak widziałem jego, o, raz właśnie przeglądałem TikToka i on był. To... Jezus Maria, co on robi, to nie mam pojęcia. Ja to widziałem, co on na YouTubie robi. On, to tak... on mówi tak szybko ten swoje przywitanie, że to... U. A, pamiętam, ktoś robił film, że analiza, co on mówi. I chyba wyszło, że się ma tutaj Dawid. No ogólnie to ktoś robił to, że przyspieszał jeszcze to, jak on to mówił, że tam te największe przyspieszenie razy stodał, to to chyba było 0,1 sekundy chyba. coś takiego? No. Nawet nie wiem. No ja. tak. <laughs> on jest dość zabawny, no, aż tak mnie irytuje. No nie wiem, jakieś kamer... To cała ekipa kamerzysty jest tym, powiedzieć, powiedział, bo tam zawsze jak widzę, że mi się wyświetla, to pierwsze, co robię, to na YouTubie samcję, żeby film od tego twórcy ci się nie pokazywał. A, no, to no, to, no to ja też tak mniej więcej unikam w ogóle kamerzysty, Krużwila też unikam. No Kubańczyka no. na przykład może nie tyle co oglądam, ale czasem jego piosenkę puszczę. No. A tak kamerzysty staram się unikać. Chyba, że jakaś drama no. jest, no to wtedy lubię sobie a, no, no. jego wersję obejrzeć, chociaż jego wersja jest taka, że on jest niewinny, a wszyscy są winni wokół niego. Aha, to prawda. No, no to tak. No tak to nie, wiem, chyba nie, nie, nie mam tak, taki z jakichś, z to chyba nie mam takich osoby, których wiem, że mnie aż irytuje. A jest, kto znaczy, jest taki? Takie na przykład, jakieś osoby, na przykład, to tak powiem, no, ale nie, że nie lubię, mhm. tylko, że robię no <laughs> takie kry... głupkowate filmy. No. Bo jest e, kanał Zwykłych Kibic. Zwykły. Coś kojarzę chyba. Ja on robi tak. na przykład traw według żyrafy. <zwykły> I o co w tym chodzi? No to nie, nie wiem. To, to też nie wiem. I robi na przykład, nie, że Rafy to jeszcze miał jakiś sens, a on robił draw według Gandalfa. O Jezu. I ja nie wiem, takie. Nie dla mnie to strasznie takie głupkowate pomysły. Ale tak to się wydaje dość spokojnie nie, że ja go nie lubię, ale ten jego kontent jest taki, no nie, dziwny trochę. Na no, cringe'owy można to powiedzieć. Tak bym ale to już chyba na, kiedyś na QA odpowiedział powiedziałem, bo było pytanie, że. Yy. Kogo content najmniej Ci się podobał na ja to chyba go wymienię, ale mhm. nie wiem. A którą? Content z... może mi się nie podobać, ale w rzeczy może być no, spoko typem, nie no tak. ja mówię, że nie. Też, też tak może być, po prostu robi coś pod publiczkę, nie? No. a tak, która seria na Twoim kanale Ci się najbardziej podoba, może albo może nie podoba, może najbardziej y, lubisz ją nagrywać? Hmm. Chyba te eksperymenty, bo zawsze coś ciekawego się dzieje. Bo taka kariera, no, to taka. Jak ja to montuję, to mam wrażenie, że czasem jest taka monotonna, że praktycznie każdy odcinek podobnie przebiega. Może nie podobnie, ale na tym samym polega. To ja bym powiedział, że takie eksperymenty też, nie wiem, wrzucam od dzisiaj wrzuciłem, że jakby polski kluby, nie, nie który polski klub no, najlepiej by sobie poradził w Lidze Mistrzów. No jak no, Lechia coś... trzecie miejsce. No, dokładnie. No, oglądałem. No i to no, ciekawe, takie, nie dobrze się bawię. Mhm. Montuję też, bo montując też się dobrze bawię, bo zawsze coś innego się dzieje, bo w takiej karierze, no, no, no nie ma prawa coś dziwnego się stać. No czasem jest, czy na przykład, nie ktoś jest wolnym zawodnikiem, jakby o UI Barbo, ale tak nie. Tak. Uh -huh. Jest to spoko, ale najbardziej lubię właśnie z kamerku chyba te odcinki montować. Uh -huh. O, no, może tak było. A ty tak, masz, myślisz, że masz w, w kimś jakąś konkurencję na YouTubie? Tak, z FIFA teraz, że się zbliża ktoś do ciebie, albo twój, twój content ci próbuje podkraść. Wiesz, przykład, bo nikt chyba nie nagrywa hmm. kar kariery zawodnika od nowa, z tego co patrzyłem, to chyba nie było kogoś kto to nagrywał. Ale co ciekawe, bo ja tą serię w ogóle robiłem w fif 17. Uh -huh. Nie, może to jest rządzenie losu, no ale w tej FIF założyłem, że nawet za granicą ludzie zaczęli to nagrywać dopiero teraz. I kiedy rozpinialiśmy, czy to jest szansa, że ktoś ode mnie wziął serię, ale tak naprawdę no się nie dowiem, bo te kanały mają po, nie wiem, po pół miliona słów. To ciężko uh -huh. powiedzieć, ale jest taka szansa, że nie wiem, albo im się wyświetliło. Bo zagraniczne jakieś kanały się wyświetlają, albo przeszukują jakieś zagraniczne kanały i może ktoś zauważy. Ale to tylko moja jakaś teoria. Uh -huh. No nie no może tak być, no. Jak nie ma kontentu w Stanach, no to idą do, do Polski na przykład, tak? Może zerknęli, ciężko powiedzieć. Albo po prostu sam wymyślili, bo to jednak nie jest taki jakiś pomysł nie do wymyślenia, że tam nie wiadomo, co się dzieje po no prostu. Ta, no tak, zawodnika w... robię i to... mówię w Polsce tylko ty to robisz, no nikt chyba tego nie robi. Nie zwróćmy najmniej, jak wpisałem karierę od nowa, to nikt tego nie robił. Kto jest jakiś tam, ktoś tam robił karierę od nowa, ale chyba menadżerem. A może, a może, a może w... faktycznie nie. Że chyba tam tworzy... Ja twor... widziałem, tam takie małe kanały próbowały, ale najczęściej robią po pięć sezonów, po 10, tak wiesz, nie do końca. Ja tak na początku też robiłem. No widziałem, po trzy no. minuty filmy trwały, no. Widziałem. No właśnie. Po, potem dopiero zacząłeś robić do końca i te takie grafiki ładne a, dawałeś. Pisałem, ja... I później robiłem 15, później robiłem więcej do końca. No. Mhm. I tak naprawdę z serii, które miała pod wietrze, no to zrobiłem się pół godziny. No ta. No to, a wracając do pytania, no to masz jak, widzisz w kimś jakąś konkurencję aktualnie. W sensie ja widzę kilka fajnych kanałów z kariery, bo to chyba. O to Ci chodzi, że z jakiejś kariery, mhm. konkurencja? Nie wiem. Nie wiem. Konkurencja, słowo konkurencja mi zawsze jakoś źle się nie, nie, kojarzy. Że konkurencja to jakbym też kogoś nie lubi. Nie no, raczej tak nie wiem, nie widzę tak za bardzo. Mhm. Dasz to taki robi co innego niż ja. Nie wiem, czy chociaż jeden był taki film, żeby się powielił. Jeszcze jest kanał z kariery taki większy, Achito. On też robi swoje rzeczy. Uh -huh. On tam ba, no właśnie bardziej dawczo by musiał o niego się martwić, bo on Achito robi takie przebudowy klubów, a dawczo powiem też to robił, więc to już bardziej konkurencja. Uh -huh. Nie wiem. Jest jeszcze taki kanał, ale on jest mały, ma tysiąc subów, Kolejna kariera to już bliżej bliżej do mojego kontentu, ale on też robi takie swoje rzeczy. I też polecam. No to widzę, że takie małe kanały oblokujesz, nie? Tak starasz się no, pomagać. Ja nawet jak ktoś mi napisze, że się ma sprawdzić mój kanał, to mm -hmm. sobie sprawdzam, jak jest <laughs> niezbyt ciekawy, no to już tam nie wracam, ale właśnie jeden kanał to też od razu powiem. Mm -hmm. Ale on wie, że ja sobie oglądam odcinki, bo mu każdy film komentuje, że my lecią dalej, bo wygląda to spoko, to mm -hmm. Szarki się nazywa, chyba tak się czyta. I robi mm -hmm. taką zwykłą karierę menadżera. Ale naprawdę robi to w taki sposób, tam taki montaż jest i w ogóle, że no nie wiem, o kurde. czekaj, uh -huh. że wróciłem, Jestem. że no wygląda to naprawdę na wysokim poziomie, on tam ma z 200 subów, ale no jakby zrobił jakąś inną serię jeszcze, taką, która by trochę mu zboostowała kanał, to naprawdę to ma, może być spory kanał, jak nie zrezygnuje. No tak, no, bo jak też musuby w górę nie będę szły, szły albo stanu, to może się zniechęcić do tego szybko, nie? No to chyba najgorsze jest, nie? Lecę, bo aż tak to nie obserwuję. patrz. Miałem jeszcze takie jedno pytanie, ale teraz to już nie pamiętam. A, wracając do tego dawcza, nie? No to on chyba robi kariery jak z tych. Yy, S -s Swoich widzów pokazuje kariery, jak to wyglądają, nie? A, no, no, Ale to widziałem, że to po tysiąc wyświetleń teraz robi, jak ma taki kanał, no to. A nie wiem, ile robi, ale seria jest fajna, myślę. Ja tak myślałem, że to by też to robić, ale myślę. Uwa. No, zabierasz mój serię, to myślę dobra. Bo zaraz będzie. Nie, drama, tak ma z... Ile? Pięć tysięcy, ale po trzech dniach to nie A. wiem. To... No, ale to wiesz, zaraz. To, no, jak to Drama będzie, to uważaj, nie tego. No. Nie, no, zawsze, kilka razy z Dawczem rozmawiałem, więc myślę, że nie. i chyba odcinek u niego no, wspólny mamy, więc myślę, A... że Dawczu nic do mnie nie ma. Nie, no, to tego nie zrozumiałem. Wiem, że ja pisałem do niego na Instagramie, no to odpisał mi, że się odezwie w przyszłym tygodniu, kiedy czas będzie miał. No. Mm. To akurat tam na spokojnie. Ale mam zapisane, to będę pamiętał, że muszę się go o to zapytać. Ciekawe czy pamiętał, w ogóle, jestem <laughs> ciekaw. Ale ja nie, nie będę <laughs> mówił, że ty mówiłeś, nie? to na spokojnie. Miałem. No, chyba, że, chyba, że Może powiem, że nie pamiętam, bo to taka drama była mała, że... A. No, ci, ci, jestem ciekaw, jaką finansowo u niego to wygląda prowadzenie tego klubu, bo to na pewno nie są jakieś małe pieniądze. No tak, to, to ma jakichś chyba sponsorów. No tam widziałem, że tam na to niego youtuber gra ten, co z Freezem dużo filmów nagrywał Adrian? Adrian. Adrian zwykły kibic, tam gra. Eee, nie wiem, czy ktoś jeszcze. Jeszcze taki mniejszy youtuber grał, ale chyba już nie gra. Ale nie będę tutaj mówił, bo nie wiem. A nawet był trenerem ich, ale chyba już nie jest. Mhm. Taki kanał Stryzer. Ale on ma 10 tysięcy, to może się nie kojarzyć. Nie, aż tak, to chyba nie. Nie. Tak chyba. Ogólnie Dawczo robi coś na podobę wyświetlnej do Roya i Roka, nie, że kanały po milion a. subów, a wyświetlenia takie na kanały 100 tysięczne. No, no. Coś no, a czasem to, musiałem ja. zrobić jakiś film. Rok no, tak. temu chyba miał jakiś młody po postokoła robił. Rok? Rok temu robił jakiś taki. znaczy Dawczo robił rok temu. No, no, bo myślałem, <laughs> jakiś że rok. film. Co rok, mówię, minęło mnie coś. Nie, rok nie śledzę to nie wiem tak szczerze. Znaczy, aż się sprawdza, bo przecież monitor drugi wolny to se sprawdza właśnie tak na szybkości dawczo. Bo tak patrzyłem wczoraj. No ja jak... właśnie, ja teraz też zobaczyłem. To masz 60. Nie, to może akurat nie rok temu. Nie, ma no, chyba rok temu najwięcej. 60. Tu 70. Znaczy, moim. Ogólnie moim zdaniem, jeżeli chodzi o kanały Fifowe, nie. To no. jest taki jeden problem, że na przykład, no powiem tak ogólnie, nie, że wy się tak trochę ograniczacie do tej samej właśnie tej fify. Ale na przykład ty teraz chcesz wyjść trochę z tej fify, nie? Tak jak zrobił to lachu. No, no. Bo to są wyświetlenia, to są takie stałe wyświetlenia, które będą podtrzymywane przez tych stałych widzów. Suby będą no. niby rosły, ale to no, nie będą, będą jakieś kolosalne takie wyniki patrząc po innych kanałach, nie? No tak, to tak. Dlatego dobrze, że tak myślisz, myśl, żeby coś urozmaicić trochę, nie? No tak, bo... Ty, no nie wiem, tak... Nie wiem, Aż tak no, nie. ciężko by było rozwinąć aż tak kanał na samej fifi. -fi. No, no nie, dobrze, tak. że Instagrama starasz się jakoś tam promować, no bo... No zaraz no, to... zacząłem, a, <laughs> i tak nie wiem, co tam robić na tym Instagramie. <laughs> nie no, ale wiesz, z jednej strony potem z Instagrama, jak powiedzmy byśmy tak, dajmy na to te 20 tysięcy followów, no to coś tam idzie chyba zarobić. Tak, no. na razie nie wiem. Kiedyś, jak mnie zaprosisz, to ci powiem, może. No, 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 no w sumie ta. To, to jeszcze. Nie wiem, czy gdzieś się szybciej zdobywa followy, czy na Instagramie, czy na tym. No, no, chyba na Instagramie ciężko, jak nie jesteś dziewczyną na No, ja ci powiem, ty, że mnie to chyba kiedyś, jak byłem w techniku, jeszcze to mi kumple pranka zrobili, nie? Ty i oni mi kupili chyba 10 czy 15 tysięcy follow, ty Arabów, nie? O I teraz mi zostało 2000, 2000 tych follow na Instagramie. się tego dziadosła pozbyć nie mogę. Ja nie chcę mi się drugiego zakładać, nie? bo tu mam zdjęcia wszystko, nie? I A. jakbyś nie, wiem, byś zobaczył moje zdjęcia takie, no to niektóre nawet po 3000 lajków, nie? Mają. Nie, ja wchodziłem właśnie na twój profil, nie myślisz co? No ja, ja też, ja, te, ja nie. No, no to czekaj, pierwsza, druga, kiedy ile lat temu? To było 5 lat temu, pierwsza albo druga klasa Technikum mi prank, no. pranka jak zrobili, ty i kupili mi followy, Same jakieś araby, tego potem wiesz, na prywatny ustawiłem i do tej pory mam prywatny, nie? No. Ale teraz, jak wrzucam, na przykład, jak tak nie wrzucałem przez pół roku zdjęcia, wrzuciłem w tym roku dwa zdjęcia, no to po 40 lajków do normy wróciło. A <laughs> no jedno mówię, no wreszcie. Przez... Nie wiem, skończyło, skończyłem, bo potem się to będziemy musieli już bez. No dobra, nie, no i tak, będziemy zaraz, nie... i tak zaraz będziemy kończyć to na spokojnie, nie? Ja nawet się nie spodziewałem, że godzinę 20 wyjdzie tego, wiesz? No, tematy były ciekawe. No i podcast wyszedł, więc git. No znaczy, to taki mój pierwszy, to wiesz, na następnym już będą takie dopracowane wszystko. Może jakieś studio już będzie na następne. No, nie. Ja tylko wystąpiłem, ci... No, u ciebie wydaje się, że najbardziej dopracowane, więc. Ale czekaj, powtórz, bo po coś cię ten urwało. Ja. Kilku takich podcastowych kanałów wystąpiłem, i mam wrażenie, że u ciebie póki co najlepiej jest to zrobione. Znaczy nie wiem, jak to a nie, będzie wyglądało w całości, widziałem. ale pytania takie fajne zadajesz, czy jest no git. Nie widziałem nigdzie, żebyś był na podcastach. Podcasty? Nie, tam no, chyba na dwóch. No chyba na dwóch by. A to takich też mniejszych twórców i mhm. bez kamerki, chciałem i takie pytania średnie <średnio> by. Nie, no ja to tak przygotowałem się, trochę taki research mały zrobiłem, ale nie, tak nie, też nie będę kłamał, śledzę twój kanał, nie tam tak na bieżąco staram się jakoś oglądać, nie jak mam czas. Wiadomo, że nie. No, no nie, 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 nie każdy film, no ale kariery od zawodnika no nie powiem ci szczerze, no podoba mi się ta seria, to są oglądam, nie wiem czemu. A, no też, no, też dużo osób pisze kiedy, więc no to ja, ja nie wiem czy pisałem. Ja, nie, ja chyba staram się nie komentować filmów, ale łapkę ale, zostawiam. nie, ale... mm. No tak, to w sumie możemy już powoli kończyć, nie? Dobra. No to dzięki, że przyszedłeś. Był z nami SkyDum z, z kanału SkyDum. Dokładnie tak. Dzięki, że mogę wystąpić. No i co? Na razie. No, na razie. Czekaj,